Dobry wieczór Państwu. Dlaczego poseł Braun stracił immunitet? Dlaczego Krzysztof Bosak nie został pozbawiony stanowiska wicemarszałka? Co się stało w Szwecji i dlaczego ludzie panikują? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w odcinku Rozmów Strajku, komentarze dnia w stałym składzie. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski. Kłaniamy się najuprzejmie. Bojan, zacznijmy od Grzegorza Brauna, który stracił immunitet. Stracił immunitet i teraz tak, to, że stracił immunitet, to oczywiście nie znaczy, że przestał być posłem, to oczywiste, tylko zainteresuje się nim i musi się temu podporządkować pan Grzegorz Braun. Między nami mówiąc, w swoim takim ostatnim słowie, któremu nie wiem, czy przysługuje, ale w każdym razie w ostatnim słowie przed głosowaniem, Grzegorz Braun wszedł na trybunę i coś mówił. Ja bym chętnie nawet streścił, co on mówił. Tylko problem polega na tym, że nie wiem co, bo TVN24 go obcięło. Po prostu uznało, że to jest nic interesującego, co on ma do powiedzenia w swoim ostatnim słowie. To też dość charakterystyczne dla obecnej sytuacji w przestrzeni informacyjnej. Ale myślę sobie, że jeżeli prokuratura zakończy to aktem oskarżenia i to pójdzie do sądu, to po pierwsze zdarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, to będzie bardzo interesujący sąd, ponieważ będzie musiał odpowiedzieć sobie na kilka pytań ten sąd. Znaczy nam odpowiedzieć też na kilka pytań. To znaczy, co się dzieje z symbolami kojarzonymi religijnie w Sejmie, czy mogą stać, czy nie. I będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś ma prawo protestować przeciwko temu. Oczywiście będzie też musiał odpowiedzieć na pytanie, czy można wygłaszać treści jednoznacznie antysemickie, jeśli o mnie chodzi, bo tak to odebrałem. Ale w każdym razie to będzie ciekawy sąd i to po pierwsze, a po drugie, zdaje się, znowu szykuje nam się, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, kolejny męczennik. No myślę, że tak, tu jest wiele pytań i będzie to bardzo ciekawy proces. Zobaczymy tylko, czy będzie on dostępny dla opinii publicznej, albo przynajmniej czy będzie dostępny w takim stopniu, jaki by nas satysfakcjonował. No, a nas by satysfakcjonowała wyłącznie pełna tutaj transparentność, bo naprawdę chciałbym zobaczyć te, nie wiem, mowy końcowe, rozpoczynające, spór prawników na temat tego, co zrobił Grzegorz Braun. Wydaje mi się, że najważniejszą refleksją tutaj jest niestety słabość polskiego państwa. I nie o to chodzi, że czy to dobrze, czy źle, że został pozbawiony immunitetu, bo to może mieć każdy na ten temat jakieś swoje zdanie i wydaje mi się, że każdy będzie miał jako argument pewne racje, które się wzajemnie nie znoszą. Natomiast problemem jest przede wszystkim to, że polskie państwo w postaci impersonifikowane przez najważniejszych jego urzędników, jak na przykład marszałek Sejmu, również inne osoby z jego anturażu, tego sejmowego, jak również rządowego, parlamentarnego i tak dalej, zareagowały jak histerycznie. Histerycznie. Histeria i reakcje takie emocjonalne, pełne wzmożeń, górnolotności i wszystkich tych takich emocjek, które są charakterystyczne dla osób słabych, no to właśnie zostały zademonstrowane. Państwo normalne, państwo silne, państwo takie, które jest skupione na najważniejszych kwestiach, na rozwiązywaniu najważniejszych kwestii, a przynajmniej na przeprowadzaniu jakichś najważniejszych procesów, czy one mają charakter jakiś legislacyjny, czy są to inwestycje jakieś ekonomiczne, infrastrukturalne, czy jakiekolwiek. Jeżeli są rzeczy poważne, którymi zajmuje się klasa polityczna, to taki wybryk chuligański, bo wydaje mi się, że do tego się to tak naprawdę sprowadza. No, to się kiedyś chyba tak w prawie nazywało, nie wiem, czy dalej jest to stosowane. Nie jestem prawnikiem i nie wertuję na co dzień kodeksu karnego, ale było kiedyś w prawie coś takiego jak właśnie wybryk chuligański. No i wybryk chuligański to na ogół się kojarzył ludziom z tym, że no to trzeba pogrozić palcem, wysłać tam do rodziców, nie wiem, odprowadzić do domu właśnie przez jakąś tam policjanta czy coś takiego, żeby no stała się jasna dla osoby, która się tego wybryku dopuściła, ciężar gatunkowy sytuacji, żeby się stał jasny, no i żeby ta groźba, to pouczenie, czy jakieś towarzyszące temu retorsje, no żeby zapobiegły tego rodzaju wybrykom w przyszłości. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że w wypadku Grzegorza Brauna to by coś zadziałało, dlatego że Grzegorz Braun no albo znajduje się w pewnym stanie umysłu, no, który no, niekoniecznie licuje według mnie z tą funkcją posła na Sejmie. Oczywiście nie jest on jedynym, żeby była jasność, albo jest po prostu showmanem i zdecydował się, że już nie będzie dalej robił kariery politycznej, tylko będzie robił show. No, innymi słowy, będzie robił coś tam, będzie uprawiał korwinizm 2.0. No dlatego, że Korwin już idzie na emeryturę, ale jeszcze ostatnim rzutem i wydaje mi się, że to jest też tutaj drugi taki, no nie wiem, aspekt poważny, nazwijmy to, no jakoś tam poważny, nadający się do komentowania, który wokół tej sprawy warto zauważyć, mianowicie to, że Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz
który też jest znany ze swojego uwielbienia dla Żydów, tak samo jak Grzegorz Braun, a nawet bardziej może, to oni będą zakładali jakieś stronnictwo, które ma wziąć udział w wyborach tych europejskich. No więc mam wrażenie, że Braun się po prostu do nich może chcieć przyłączyć i może chcieć zostać takim, no takim facecjonistą, który na zawsze pozostanie właśnie w pamięci opinii publicznej, nie jako polityk, nie jako ktoś sprawczy, ale jako ten showman, który po prostu wokół którego organizuje się jakaś szuria. No i jest moim zdaniem Grzegorz Braun ma wszelkie szanse po temu, żeby tę funkcję tutaj schedę po Januszu Korwin-Mikkem spożytkować, skonsumować i w jakiś sposób rozwinąć. Więc w tym sensie też nawet dlatego mówię, że można o tym poważnie podywagować, dlatego że to jest dobre dla polskiej polityki. To znaczy wolę Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikke i tam wszystkich tych, wolę, gdy oni, wiesz, zabawiają swoją publiczność na YouTubie, na TikToku, gdzieś tam jeszcze, gdzie wygłaszają różne płomienne frazy, na nawet jakichś spotkaniach publicznych i tak dalej, gdzie opowiadają cały czas to samo, albo przynajmniej te same dykteryjki wygłaszają na różne okoliczności. Wolę ich tam, wolę ich jako takich właśnie showmenów, jako objazdowych gawędziarzy, niż jako polityków, którzy którym, no jak Sośnierz jest tego doskonałym przykładem, którym się myli YouTube z trybuną parlamentarną. Wolę ich tam. Więc suma summarum uważam, że mogę tak powiedzieć o sobie, że jestem zadowolony z decyzji, które podjął Grzegorz Braun, jeżeli moja interpretacja ich jest właściwa. No jestem bardzo niezadowolony z tego, w jaki sposób polskie państwo reaguje na wybryki chuligańskie, tudzież na jakieś showmeństwo. Okej, no można sobie powiedzieć, że jest antysemickie, to co prawda, to prawda, no jakby trudno odmówić. No zresztą myślę, że Grzegorz Braun gdzieś tam jest po cichu dumny z tego, gdy się go w ten sposób określa. Więc to oczywiście jest, no jest jakieś nieeleganckie, jest bardzo niesmaczne, no jest jakieś takie no idące w poprzek tych wszystkich norm dotyczących kultu religijnego, no które my w polskim społeczeństwie uznajemy za wartościowe i ważne. I za to powinna go spotkać jakaś proporcjonalna rzeczywiście kara. Natomiast obawiam się, Maciej, że ty nie masz racji, przypuszczając, iż wokół sprawy Grzegorza Brauna wywołana zostanie, czy też na jej podstawie wywołana zostanie dyskusja na temat obecności symboli religijnych w parlamencie. Dlatego, że wiemy, mogę się mylić, wiemy już, że teraz to będzie tak. Kiedyś się z tego można było śmiać, i gdy prawica to podnosiła, bo rzeczywiście podnosiła to również w sposób histeryczny i to zasługiwało na wyśmianie, ale dzisiaj rzeczywiście tak jest. Jeżeli będziemy mieli przy tej konfiguracji parlamentarnej, przy tej konfiguracji medialnej, jeśli chodzi o dominację w przestrzeni publicznej, jeżeli będziemy mieli jakiegoś, nie wiem, jakiś eksces, powiedzmy, katolicki, wszystko jedno, czy on będzie zgodny z prawem, czy niezgodny z prawem, czy zgodny z konwenansem, czy niezgodny z konwenansem, to jeżeli znajdzie się jakaś Klaudia Jachira albo ktoś podobny, który zacznie tam wyśmiewać, który zacznie szydzić, który zacznie robić z tego po prostu bekę, jak to się mówi potocznie, to oczywiście zostanie to uznane za wyraz czyjegoś stanowiska w danej sprawie. Natomiast jeżeli ktoś właśnie tutaj sięgnie po otoczony nimbem jakiegoś takiego, jakby to nazwać, ten jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, rodzaj, no nie wiem, no ale jest coś takiego, jeśli chodzi o właśnie na przykład tę Chanukiję, na której były ustawione świece, no to wiadomo, że nikt tego nie ruszy, dlatego że każdy się będzie bał jakiegoś tu oskarżenia, no że to jest antysemickie albo jakieś takie no bardzo nieeleganckie, nawiązujące już nie wiadomo czego, jeszcze ambasador Izraela jak ryknie, nie wiadomo co się stanie, więc jest tutaj taka sieć, nie wiem jak to nazwać, sieć bezpieczeństwa, no, z której korzystają Żydzi w Polsce, no, ze względu na historyczne doświadczenia i różne i polityczne i różne inne. Więc mam wrażenie, że ta sieć bezpieczeństwa, no, która w dużej mierze składa się z poprawności politycznej albo z jakichś intuicji dotyczących poprawności politycznej, ulegnie wzmocnieniu. To znaczy po prostu jeszcze bardziej będzie więcej hipokryzji, to znaczy będzie można w sposób spokojny i swobodny popluwać na jakieś katolickie czy chrześcijańskie kwestie, ale no na jakieś inne muzułmańskie albo żydowskie albo coś takiego, no to nie. I tu będzie być może wkraczał prokurator. W jaki sposób to się rozwinie, zobaczymy, ale moim zdaniem taki jest kierunek. To jest ciekawe, to jest ciekawe to, co mówisz i rzeczywiście ja nie muszę mieć racji w tym moim sądzeniu. To prawda, bo atmosfera w Polsce intelektualna taka właśnie może być, że ona może doprowadzić do tej sytuacji, o której właśnie opowiedziałeś. Natomiast ja też się obawiam, o czym mówiłem, obawiam. Nie ma co się obawiać, bo to może być po prostu fakt jakiś, że z Grzegorza Brauna uczynią męczennika, rozumiesz, który i te kręgi
takie, powiedziałbym, fanatycznie antysemickie w Polsce, przecież mamy takie, zrobią z niego na tym tle męczennika, to będzie dla nas bardzo niewygodne, uważam. Znaczy jako dla państwa generalnie. Znaczy, to będzie dokładnie to samo, co z Wąsikiem i Kamińskim. Przecież my nie jesteśmy za tym, żeby ludzie, którzy mają obłąkane poglądy, a obawiam się, że Grzegorz Braun się niestety zalicza do takich ludzi, to nie chcemy, żeby oni byli gdzieś tam na eksponowanych stanowiskach w parlamencie czy coś w tym stylu. No nie chcemy tego, ale... I w ogóle wolimy, żeby ta szuria gdzieś została tam, gdzie ona jest, gdzieś na końcach internetu, na bagnach internetu, jak mawia dr Katarzyna Szumlewicz, żeby to gdzieś tam było, i żeby oni się tam bawili i niech mają, niech robią, niech działają, niech tam nie tego. Natomiast w momencie, w którym już mamy wkroczenie tej, że tak powiem, masy politycznej, znaczy mamy upolitycznienie tej masy i gdy ta masa wkracza, chociażby do polskiej legislatury, to już nie możemy tego ignorować. I nie o to chodzi, że ich należy represjonować, tylko chodzi o to, że należy ich traktować poważnie i należy od nich wymagać też powagi. I moim zdaniem, ponieważ od Brauna nikt nie wymagał powagi, bo wszyscy go uważali właśnie za szura, za debila, za rosyjskiego agenta o nuce i tak dalej, no to on się po prostu czuł zwolniony z obowiązku traktowania poważnie Sejmu, to jest jakaś zasada wzajemności. No więc zrobił to, co zrobił. A teraz będziemy mieli rzeczywiście, jest taka możliwość, nie wiem, czy to się stanie, ale jest taka możliwość, że teraz to środowisko, zamiast przeżyć pewien epizod parlamentarny i wyjść z niego, to po prostu otworzy kolejny zaklęty krąg, gdzie nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Być może oni teraz będą mieli zapewnioną przestrzeń, jakąś obecność w przestrzeni publicznej, nie wiem, czy parlamentarnej, ale publicznej, o wiele większą, właśnie ze względu na to, że Grzegorz Braun jest traktowany w taki sposób, jak jest traktowany. I teraz mamy porównanie, moim zdaniem, analogię mamy z Wąsikiem i Kamińskim. No przecież chcieliśmy, żeby ci ludzie, ja i ty przynajmniej, uważamy, że ci ludzie powinni siedzieć. Tylko problem polega na tym, że sposób ich posadzenia powoduje efekt odwrotny do zamierzonego, bo my chcieliśmy, żeby oni posiedzieli, wyszli i żeby już nam dali spokój. I tak samo chciałem, że niech ta Konfederacja pobędzie w tym parlamencie, niech sobie coś porobi, niech sobie zdobędzie nawet 12% albo 17%, wszystko jedno, niech pobędzie, niech się rozpadnie i niech sobie pójdzie. A nie tu będziemy dodatkowo ich podkręcać, rozumiesz? To właśnie o tym mówię, tak, oczywiście. I to jest głupie. I to jest słabość polskiego państwa, bo państwo silne, to jest państwo świadome swoich potrzeb, świadome kierunków działania, świadome strategii, którą realizuje. Strategii, czyli alokacji, sił, środków i zasobów, która jest podporządkowana jakiemuś celowi, a nie strategię typu, oczyścimy tutaj parlament z faszystów, jak to słyszałem. Tak, to jest oczywiście idiotyczny tekst i w ogóle tego typu, znaczy w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że w tym Sejmie, a może i w poprzednim, jak to powiedzieć, utrata wartości słów, których się nadużywa, jest przerażająca. Faszyści latają, rozumiesz, skrzyżowani ze złodziejami, bandytami i przestępcami, tymi, którzy siedzą, będą siedzieć, będą na pewno siedzieć i nie, no i takie różne. I to w końcu w wolnej Polsce macie. I to na ludziach po prostu przestaje robić wrażenie. Natomiast ja taką powiem rzecz, nie wiem czy właściwą z punktu widzenia być może niektórych naszych odbiorców, ale jestem zdania, że dobrze się stało, że Krzysztof Bosak został na swoim stanowisku. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście z jakiej racji Bosak ma być karany za Brauna? Dzisiaj jakaś przedstawicielka bodaj czy nie lewicy, że haniebnie pan nie zareagował na działania Brauna. Co miał zrobić? Publicznie go oćwiczyć, rozumiesz, pejczem, czy przywiązać do tego, do poręczy, żeby wszyscy na niego pluli i bili? Nie mam zielonego pojęcia. Co to znaczy, że Bosak miał zareagować, przegryźć mu jeszcze grydykę czy coś? No i w każdym razie nie wiem, czy to jest prawda, ale takie tutaj w mediach chodzą teksty, że PiS miał się dołączyć do tego wniosku lewicy o odwołanie Bosaka i byłaby wtedy szansa, żeby został odwołany. Tam jednak w łonie klubu
pisowskiego odezwali się ci, którzy jednak nawet nie dlatego, że są za pluralizmem, czy są zdania, że każdy klub winien mieć swojego przedstawiciela, tylko dlatego, żeby się nie łączyć, bo to zdaje się minister Czarnek tak mówił, żeby się nie łączyć, czy nie popierać lewicy. Bardzo lubię te takie ideologiczne zacietrzewienia. To jest silne państwo, to jest racjonalny polityk. Ale widzisz, jeszcze a propos tego, co ty mówisz, silne państwo, my też mamy, zdaje się, do odrobienia według mnie, lekcje z parlamentaryzmu. Bo to jest, wiesz, bo to jest, ja nie mówię już o tym, o tej, tak mówię, utracie wartości słów i pojęć i obelg, którymi tam się obrzucają, ale właśnie takich pewnych mechanizmów, które muszą zabezpieczać ten cały parlament jako formę, no naprawdę podoba nam się albo nie, ale formę wymiany zdań, choćby. No. Nie podobają nam się opinie, to... Maciej, no widzisz, no to jest cały ten problem, to znaczy my niestety tego nie rozumiemy. Jako społeczeństwo, jako kultura polityczna, jako nie wiem, elita, klasa polityczna, no nie rozumiemy tego. Znaczy oni nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że cały zamysł tego ustroju, który oni twierdzą, że popierają, jest taki, że oni mają coś pójść i uzgodnić w tym parlamencie i że mają tam dyskutować, a oni to wykorzystują jako kolejne forum do tego, żeby po prostu udowodnić, kto przed kim będzie czapkował. No więc wiesz, to się nie może udać, więc to nie będzie, znaczy Maciej, ja uważam, że gdyby była taka, kiedyś tak myślałem, znaczy miałem zbliżone stanowisko, że jeżeli w końcu odrobimy kiedyś tę pracę domową i nie wiem, czy pokoleniowa zmiana jakaś nastąpi, coś, to może wtedy rzeczywiście zacznie to jakoś funkcjonować. I dzisiaj wiem, że i 20 lat temu byłem naiwny, i 30 lat temu byłem naiwny, po prostu to się nie zdarzy. Dla naszej kultury politycznej, i powiedzmy, bądźmy szczerzy, dla naszej kultury politycznej są dwa wyjścia. Albo jakaś demokracja nieliberalna, podobna do tej, którą na przykład mamy w Rosji albo coś podobnego. Nie mówię, że mamy kopiować to, nie o to mi chodzi. Nie zachęcam w ogóle nikogo do żadnych działań w tej sprawie. Tylko mówię, że to jest coś, co by leżało tutaj dobrze. Gdzie mamy odpowiedzialność wynikającą z autorytetu, gdzie mamy wyraźnego lidera, gdzie odpowiedzialność się koncentruje w sposób taki no, nie dający się rozproszyć i gdzie jest jakaś, gdzie jest właśnie autorytet, któremu jest podporządkowana cała, dobrze naoliwiona, ale cała maszyneria jest podporządkowana temu autorytetowi, działa w granicach prawa, ale jednak wiadomo, że w ostatecznym rozrachunku kto decyduje, no to są rzeczy, które dla naszej kultury, na wschód od Łaby, nie tylko dla Polaków, tylko w ogóle dla naszego regionu, to jest coś, co jest w jakiś sposób charakterystyczne. Niestety nasze społeczeństwa, nasza kultura, chcemy tego czy nie, to jest fakt przyrodniczy, nie jesteśmy ani gorsi, ani lepsi, jest brzemienne w autorytaryzm, w jakąś formę autorytaryzmu. Dla Bułgarów z kolei, tam mam stamtąd również doświadczenia, wszyscy masowo, cała opinia publiczna nienawidzi parlamentu. Parlament służy tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie ostrzyć na nim zęby i żeby popluwać na tych posłów. Nikt nie wie nawet, do czego on służy, po co on jest. Wszystkim się wydaje, jeżeli mieliby z tobą rozmawiać otwarcie, no to, że służy do tego, żeby stamtąd kraść pieniądze, wyprowadzać jakieś sumy i tak dalej. Że do tego służy. A jak było wcześniej za Żywkowa? Było tak, że parlament obradował, przepraszam, zbierał się chyba 3 razy do roku. Tak było. I wszystkim to odpowiadało. Nie mówię, że to jest dobrze, ale mówię, że powinniśmy sobie postawić to pytanie, czego chcemy. Czy chcemy tego, żeby parlament się zbierał dekoracyjnie 3 razy do roku i nie wiem, no i coś tam, po prostu ceremonie, żeby się ceremonie jakieś odbywały. I czy chcemy tego, żeby rządził jeden facet? Czy chcemy to w jakiś sposób uporządkować inny? Ale jeżeli chcemy w jakiś inny, to musi rzeczywiście być jakiś konsensus, jakaś rozmowa. I nie możemy kierować się kliszami ideologicznymi, że o, musi być jak na Zachodzie, bo panie na Zachodzie, to tam jest, tam coś jest na tym Zachodzie takiego metafizycznego, co wszyscy musimy tutaj powtarzać. Tylko musimy w sposób uczciwy podejść do sprawy i spróbować podpisać jakąś, chociaż w miarę uczciwą umowę społeczną. To jest bardzo ważne, co mówisz. Ja chciałbym z pewną takim, z pewnym marginesem państwa łaskawości obiecać, że kiedyś, ale nie we dwójkę, tylko może we trójkę byśmy, czy tam w parę osób usiedli i o tym właśnie, o czym powiedziałeś w tej chwili, porozmawiali, bo to jest bardzo interesujące, że dyskusja o tym, jak nam pasuje demokracja liberalna, jak kiedyś mówił Józef Stalin, że Polsce socjalizm jak krowie siodło, rozumiesz, więc być może demokracja liberalna też nam jak krowie siodło, rozumiesz, w każdym razie, ale to jest bardzo ciekawa dyskusja i bardzo, bardzo bym chciał w niej uczestniczyć i wysłuchać różnych zdań. Maciej, a jeśli pozwolisz, tylko dodam jedną rzecz, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, no nasi widzowie i widzki sobie na pewno zdają, ale jest to sprawa naprawdę wysokiej wagi, nie ze względu na to, że
że my tutaj, że ona jest w ogóle gatunkowo ciężka, bo to jest kwestia ustroju i kultury politycznej, tylko dlatego, że my stoimy w tej chwili przed jakąś falą nieliberalizmu. Nie wiemy jeszcze, jak on będzie. Czy on będzie bardzo prawicowy, czy on będzie jakiś taki właśnie, nie wiem, bogojczyźniany, czy będzie jakiś protofaszystowski, czy będzie właśnie jakiś taki ekstremistycznie liberalny, że będzie no, zamordyzm, ale pod tęczową flagą. No nie wiemy dokładnie, jak będzie to wyglądało. Natomiast na pewno przejdziemy i przez tę fazę. I teraz pytanie, czy wykorzystamy ten kryzys kolejny, który się dzieje, w który będziemy wplątani, do tego, żeby coś z niego wykręcić, czy po prostu nas to znowu, wiesz, przeciągają nas w jedną, w drugą i my potem, wiesz, tam gdzieś zawiśniemy, znowu będziemy to przyglądać sami sobie. To jest prawda, to będzie bardzo ważne, znaczy to jest bardzo ważne pytanie i równie ważne będą na nie odpowiedzi. Troszkę zejdźmy z tych uogólnień stopień niżej. Piotr W., znany ci być może wiceminister spraw zagranicznych, został zatrzymany pod zarzutem korupcji przy sprzedawaniu, znaczy przy zorganizowanym handlu wizami. O, i to jest, dwie mam z tym związane refleksje. Pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, Piotr W. starał się o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. No, kryształowo uczciwy człowiek musiałby być na tym stanowisku i on tak się pozycjonował i wszyscy ci, którzy go popierali, też tak się pozycjonowali. Potem okazało się, że uczciwość kończy się na miejscu, w którym można trochę zarobić. I to jest jedno. Jeśli pamiętasz, kiedy sprawa się już wylała, to pan Piotr W. próbował popełnić samobójstwo w taki sposób, żeby go szybko uratowano, bo zadzwonił do swojego kuzyna, brata, że właśnie popełnił samobójstwo, więc na szczęście służby zdążyły. Ale druga sprawa jest taka, że ta sprawa, jeżeli, ja już mówię o sprawie prokuratorskiej, jeżeli ona ujrzy światło dzienne i skończy się w sądzie, to nie jeden Piotr W. tam będzie oskarżony. I jest bardzo interesujące według mnie, jak wyglądała ta struktura handlu wizami, ile osób przyjechało i kto był w to umoczony i czy aby na pewno wyłącznie PiS stworzył ten mechanizm, bo tutaj może być różnie. Nie, no to oczywiście, że tak, że tu jest bardzo wiele różnych pytań, ale no moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że tu się rozegra przed naszymi obliczami jakiś poważny proces, który da nam odpowiedzi na te pytania. Myślę, że to będzie pokazucha po prostu. Może tak być. I to zważywszy na to, jak daleko zawędrowaliśmy, jeśli chodzi o dewastację tutaj na podstaw jakichś architektonicznych, że się tak wyrażę, ustroju naszego państwa, no to liczyć na to, że w tych warunkach jakiś sąd będzie tu się skupiał na czymś innym niż tylko rozgrywanie po prostu tematu, wiesz, grzanie rury bez opamiętania, a jeszcze jak się okaże, że to jest jakiś sędzia bardzo praworządny tam z jakiejś instytucji czy in jury czy czegoś, no to dopiero pan W. to popamięta. To. No, skoro jesteśmy przy otwartości, to ciekaw jestem, co wyjdzie, i chciałem poznać twoje zdanie, co wyjdzie z komisji do spraw Pegasusa. Chcę tylko zwrócić twoją uwagę, że w kwestii powołania tej komisji sejmowej śledczej Sejm był jednomyślny, czyli PiS głosował za tym również. Słuchaj, że Sejm był jednomyślny, to szczerze mówiąc no, stanowi przesłankę do jakichś wątpliwości. Skoro PiS głosował tak za, no to albo coś wiedzą, czego my nie wiemy, albo wiedzą, że tamci wiedzą, ale nie będą mogli powiedzieć. No, to są jakieś naprawdę, to jest wiedza z zakresu, no, do którego ja zupełnie nie mam dostępu. Więc nie potrafię tu odpowiedzieć na to pytanie. No, i też zawsze na końcu w takich okolicznościach staje to pytanie graniczne, sabotaż czy głupota. No, to też nie mamy odpowiedzi. Jednak ja po pierwsze uważam, że komisja do spraw Pegasusa rzeczywiście powinna powstać. Natomiast wcale nie byłbym taki sceptyczny na tym etapie, na którym się znajdujemy w tej chwili, co do ewentualnych jej skutków. Ponieważ to, co zapewniało ten, jakby to powiedzieć, ten konwenans, który zapewniał jakąkolwiek funkcjonalność trzeciej RP, potem czwartej RP i tym wszystkim RP od 1989 roku, to była zasada, którą no, wielu publicystów ją formułowało, więc ja tylko ją przytoczę. No, to nie jest, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Że to, wiecie, dobra, krzyczymy, kopiemy się po kostkach, tam wiesz, może trochę wyżej gdzieś, ale bez przesady, gdy przychodzi co do czego,
to wiecie, pokrzyczymy, coś tam zamkniemy płotkę jakąś najwyżej, ktoś dostanie zawiasy, pogrozimy Trybunałem Stanu i tak dalej, prawda? No doskonale mieliśmy tego przykład w trakcie 8-letniej kadencji, czy 2 kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Amber Gold na przykład skończyła się niczym, prawda? Komisja, chociaż no, mogła naprawdę sięgnąć tam mogła, parę osób, mogła, tak, parę osób, ale no, boleśnie. Bo dobra, pokrzyczeliśmy, podgrzaliśmy rurę, dobra, tam niech on pójdzie, ten plichta cały, czy jak on tam, niech siedzi i dobra, i wystarczy, prawda? Pamiętasz rozliczanie? Taki był jakiś konkurs na to, kto bardziej rozliczy Platformę Obywatelską i tam były jakieś sprawozdania na początku jeszcze tej pisowskiej pierwszej kadencji z 2016 roku chyba, no to nawyciągali im bardzo dużo rzeczy i oczywiście przeczołgali ich, to prawda, ale mogli zrobić dużo więcej. Wiemy to nawet ja i ty, wiemy, że mogli zrobić dużo więcej. Komisja ta warszawska pod przywództwem Patryka Jakiego, reprywatyzacyjna i tak dalej, czym się skończyła? Niczym. A też mogła, wiemy, że mogła. Oj, mogła. Mogła, jakby to powiedział Mencen, wywrócić stolik. Mogła wywrócić i mogła wszystko pokazać, ale zdecydowała się, że nie. Natomiast ci tutaj Tuskowicze, co najbardziej zajadli, to złamali tę zasadę. No i teraz w związku z tym, skoro ta zasada już nie obowiązuje, a nie wiadomo, no może zostanie przywrócona, no jeśli wypuszczą tych dwóch, ale jeżeli już nie obowiązuje, no to nie wiadomo. To może się okazać, że znajdą się winni. Może się okazać, że dowiemy się, kto zamówił Pegasusa, kto użył tej broni, w jaki sposób, przeciwko komu, dlaczego, kto to wykrył. No, możemy się wielu rzeczy dowiedzieć. No i wiesz, ja zawsze lubię, gdy nagle coś dochodzi do takiego rozcementowania, gdy Matrix się psuje, bo wtedy można się dowiedzieć paru innych rzeczy. Na przykład moglibyśmy się dowiedzieć, zapomniałem, jak się ten sędzia nazywa niestety, ten, który skazał tym prawomocnym teoretycznie wyrokiem Wąsika i Kamińskiego teraz. Zapomniałem, no wyleciało mi z głowy jego nazwisko. Też nie pamiętam. No, ale może się na przykład dowiemy, kto mu powiedział, że trzeba skazać teraz tego Wąsika. Bo wiesz, no, skąd on wiedział, że trzeba to zrobić? Skąd on wiedział, że akurat teraz? No to są dla mnie, wiesz, to są ciekawe. Ale ja ci powiem. Może się przy okazji tego rejwachu i tego znajdzie jakaś odpowiedź na to. Ale ja ci powiem, być może są pewne szanse na taki scenariusz, o którym mówisz, ponieważ zgadnij, kto obejmie stanowisko wiceprzewodniczącego klubu KO do spraw rozliczeń PiS i kontaktów z rządem. Roman Giertych. No. Może. I teraz jest pytanie, czy on się okaże jako ten katon z żelaznym charakterem, jednak właśnie dokopać się do spodu. Czy też jednak będzie z właściwą adwokatą ostrożnością lawirował, trochę dotykał, ale nie dotykał, nie za głęboko, nie szukał. No, ciekaw jest. Na co mu pozwoli też Tusk, przepraszam. No, to Tusk jest. Właśnie o tym mówił. A Tusk, myślałem, że PiS powiedziałeś. Nie, na co mu Tusk pozwoli, to przepraszam, może się jakoś przejęzyczyłem, ale na co mu Tusk pozwoli w takim sensie, że on jest no, zupełnie zależny od Donalda Tuska. No to chyba widzieliśmy, Donald Tusk go nawet chyba poniżył specjalnie, żeby pokazać, jak bardzo on jest od niego uzależniony. Najpierw mu odmawiając tego miejsca na liście, potem go wciągając do okręgu na ostatnie miejsce, w którym wiadomo, że Platforma ma słabe wyniki i tam jeszcze startuje Kaczyński. No po prostu Tusk ma go w kompletnym podporządkowaniu. Więc on nie zrobi niczego. Myślę, że on nawet nie wyszedł z taką propozycją, żeby objąć to tę funkcję, tylko po prostu powierzył mu ją Donald Tusk ze względu na to, że, no, że tak uznał, że tak będzie dobrze. Zresztą mi się wydaje, że wszystkie te decyzje i o aresztowaniu, i o tamte, i wszystkie te decyzje z tą całą chuliganerią, która się rozegrała na naszych oczach w ciągu ostatnich kilku tygodni, podjął Donald Tusk. Nie wierzę, że podjął ktokolwiek inny, dlatego że Donald Tusk to na zasadzie prostych obserwacji jego działań politycznych widać wyraźnie, że jest człowiekiem, który nigdy nie będzie tolerował niczego, czego w pełni nie kontroluje. Więc takie ważne decyzje to na pewno żaden tam jakiś Sienkiewicz, niezależnie od tego, czy był pułkownikiem, czy podpułkownikiem, to dla Tuska na pewno nie ma znaczenia. I na co mu pozwoli Donald Tusk, jest pytanie. A na co pozwoli Donald Tusk? Moim zdaniem zależy od tego, na co pozwolą Donaldowi Tuskowi. No i tutaj oczywiście się ścierają moim zdaniem te trendy, powiedzmy Unii Europejskiej i Jankowski. No i zobaczymy, kto tu zwycięży i na co będzie i pod czyją kontrolą bardziej będzie Donald Tusk, bo na pewno pod obu. To też jest bardzo ciekawe. No dobrze, na koniec chciałem cię i państwa trochę rozśmieszyć. Otóż
Otóż parę dni temu, ja chyba nawet o tym rozmawialiśmy albo z tobą, albo rozmawiałem o tym z Kamilem Łukaszkiem, już nie pamiętam. Otóż któryś z ministrów, już nie pamiętam, który dokładnie, szwedzkiego rządu powiedział, że trzeba się przygotować na atak Rosji. I tak, wiesz, mówił, to znaczy na mnie to nie zrobiło to na mnie... Takiego, tak. Na mnie to nie zrobiło wrażenia, ponieważ u nas takie teksty, że wojna z Rosją będzie jutro albo najdalej w poniedziałek, to w zasadzie latają jak widelce w knajpie, rozumiesz, ale w każdym razie, ale ten tak powiedział, ten minister rządu szwedzkiego właśnie powiedział takie, że trzeba się przygotować na wojnę z Rosją i zdaje się nie wiedział, do kogo mówi, bo w kraju wybuchła natychmiast panika. Ludzie rzucili się do sklepów, żeby zrobić zapasy, zniknęły baterie, latarki, konserwy, no rozumiesz, kino pod samo niebo i w końcu pan premier rządu szwedzkiego wystąpił, powiedział zaraz, sekundę, no przecież to naprawdę, może będzie ta wojna, ale nie od razu, poczekajcie chwilę, może pan minister trochę się nieprecyzyjnie wyraził i tak dalej. No mówiąc krótko, to jest po pierwsze właśnie ćwiczą Szwedzi odpowiedzialność za słowo i niech ćwiczą. A ja się przyglądam temu z rozżaleniem, ponieważ my nie ćwiczymy odpowiedzialności za słowo. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie, my oczywiście. W ogóle jaka odpowiedzialność to jakaś straszna sprawa jest. To odpowiedzialność to w ogóle najgorsza indywidualna odpowiedzialność za własne działanie to jest u nas nie do przyjęcia. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o Szwedów, to tak, no, odpowiedzialność za słowo trzeba ćwiczyć i czasem trzeba to przećwiczyć właśnie w taki sposób. Natomiast to jest lekcja według mnie głównie dla ich klasy politycznej. Dlatego, że zobacz, społeczeństwo potraktowało słowa polityka poważnie. No u nas to jest nie do pomyślenia. No, rozumiem. No to tak. No więc tutaj tu mamy do czynienia z pewnym problemem, z już nie tyle jakimś socjokulturowym, jeżeli chodzi o społeczeństwo, tylko z pewnym problemem socjokulturowym, jeżeli chodzi o kwestie zachowań i działań, które podejmuje klasa polityczna, dlatego że ja już to mówiłem chyba i tutaj o tym rozmawialiśmy jeszcze na kronikę odchodzenia od rozumu na ten temat, deliberowałem z Kasią Szumlewicz. No, jest problem polegający na tym, że kultura, ta patologiczna antykultura z sieci antyspołecznościowych zaczyna przenikać do innych sfer życia, dlatego że podejmują to media, to się legitymizuje i potem zaczynają w tym samym tonie uderzać politycy. I tak to się kończy. Znaczy robienie mediów antyspołecznościowych z polityki kończy się w ten sposób. Znaczy zamiast albo rządzisz krajem, albo kozaczysz na Facebooku. To są dwie różne rzeczy. Ale nie wszyscy to niestety rozumieją. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowała dzisiejsza rozmowa. Jeżeli tak, prosimy o lajki, komentarze, pytania, na które postaramy się odpowiedzieć. Prosimy też o subskrybowanie naszego kanału. Będziemy bardzo wdzięczni tutaj i na wszystkich innych platformach, do których linki są pod naszym filmem. Tak samo jak pod naszym filmem są linki, które ułatwią Państwu wspomaganie nas finansowe. Dziękuję Ci bardzo, Bojan. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę, a Ty idź spać, bo widzę, że jesteś zmęczony. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do następnego odcinka.